Ósmy sezon. Teraz będziemy kręcić. Zapowiada się bardzo radośnie. Przyszliśmy duże burze, duże perypetie. To były smutne. Muszę przyznać, że siódmy sezon był bardzo dla nas smutny. Wiele osób nam zarzucało, że zrobiliśmy to tylko i wyłącznie dla pod publikę, dla oglądalności. To jest nieprawda. Faktycznie to jaka sytuacja miała miejsce. Rafałku, a dlaczego ty się tak krzykujesz? Dla kogo? Ja potrzebuję mieć w ogóle jazdy z innym mężczyzną. Program zawsze jest puszczany z opóźnieniem, więc to było parę miesięcy wcześniej nakręcone. Ale cieszę się, że wyszliśmy na prostą, że daliśmy radę pokonać te wszystkie nasze perypetie, wielką burzę. No i tylko z tego powodu należy się cieszyć. Tak. Czy wasz związek się umocnił po tych wielkich burzach? Czy się umocnił? On teraz jest taki, bym powiedział, jeszcze taki bardzo kruchy lód. Trzeba bardzo, ale to bardzo delikatnie. Czyli pomimo zapowiadanych wesołych momentów w Królowych Życia, możemy się jeszcze spodziewać jakichś burz lub mniejszych piorunów? To życie. To jest tam życie. Są sceny scenariusz naszej pracy. Scenariusz to jest nasze życie. Nie ma scenariusza po prostu. To jest nasze życie, nasze perypetie. A jak w życiu bywa, raz z podwozem, raz na wozie. I nie chciałbym tutaj deklarować, że teraz to już od tego momentu będzie cudownie, pięknie i w ogóle będziemy się kochać i już będziemy się tak ładnie do siebie odnosić. Ja już na Gabriela nie będę narzekał. Tak, oczywiście. Bo ja się nie zmienię.